Drodzy, i o misji chcemy dalej mówić, dlatego że tekst, który brat przeczytał z Dziejów Apostolskich, pierwszy rozdział, mówi o tym wydarzeniu, które tak popularnie nazywamy spotkaniem dziesięciodniowym w pokoju na górze. Tak naprawdę to był pokój na piętrze, czytamy. I myślę, że to są kluczowe dla nas, chrześcijan, adwentystów, oczekujących powtórnego przyjścia Pana Jezusa, teksty, ponieważ mówią o tym, co wydarzyło się, można powiedzieć, tuż przed Pięćdziesiątnicą, czyli przed wylaniem Ducha Świętego. My żyjemy dzisiaj w czasach, gdzie bardzo często, tak, podkreślamy to, że czekamy na wylanie tak zwanego późnego deszczu wieczornego. To są oczywiście pewne określenia, czy to z Biblii, czy z książek Ellen White, które tak naprawdę mówią o tym, że czeka nas czas takiego szczególnego ożywienia, szczególnego działania Ducha Świętego, bo myślę, że nikt z was nie wierzy w to, że Duch Święty kiedykolwiek z ziemi został zabrany. On został wylany podczas dnia Pięćdziesiątnicy. I to też jest pewne umowne określenie, bo gdybyśmy się tak przypatrzyli nauce Pisma Świętego o Duchu Świętym, to wiemy, że ten Duch Święty już od samego początku był obecny, unosił się nad powierzchnią wód jeszcze przed stworzeniem ziemi. I gdyby to było studium, to nie jest studium o Duchu Świętym, ale gdyby to było studium o Duchu Świętym, to na pewno przypomniałbym, że rola Ducha Świętego w Piśmie Świętym, kiedy czytamy o tych relacjach między Ojcem, Synem i Duchem Świętym, zawsze jest przypisana ziemi. Od samego początku Duch Święty jest związany z obecnością tutaj na ziemi i Pan Jezus przecież powiedział, że będzie obecny, będzie wylany, obecny, aż do skończenia świata. A więc kiedy czytamy i studiujemy te zagadnienia, które związane są z oczekiwaniem na deszcz wieczorny, to oczywiście to nie oznacza, że Duch został zabrany i z powrotem przyjdzie z jeszcze większą mocą. On cały czas jest do naszej dyspozycji. On cały czas prowadzi tutaj swoje dzieło. On cały czas przekonuje. On cały czas wprowadza we wszelką prawdę. Natomiast to, o czym mówimy, nazywając to wydarzenie wylaniem deszczu wieczornego, jest związane z szczególnym takim przejawem mocy Bożej, która będzie nam towarzyszyła przed powtórnym przyjściem Chrystusa. No ale to się też wiąże z gotowością naszych serc na otwarcie się na przyjęcie tego właśnie Ducha Świętego. I dlatego mówię o tym, ponieważ to, co się działo w pokoju na górze, jest jakimś wzorcem, jest jakimś przykładem dla nas, jakąś wskazówką, co spowodowało, że ci zgromadzeni ludzie, pamiętacie, na początku trochę w strachu, trochę w lęku, co się stało, że oni byli gotowi na przyjęcie Ducha Świętego podczas Pięćdziesiątnicy. I właściwie te teksty od wiersza 12 do 14 zostały już przeczytane, ale chciałbym zwrócić uwagę na bardzo lakoniczne sprawozdanie. Właściwie wiersz 14 mówi, jeśli chodzi o postawę, że ci wszyscy tam zgromadzeni trwali jednomyślnie w modlitwie. A więc tutaj są takie trzy w zasadzie bardzo ważne słowa. Trwali. Trwanie oznacza pewien stan, tak? Trwają, czyli utrzymują jakąś taką czujność, są konsekwentni, nie zamierzają się z tego wycofywać, nie robią sobie przerw, po prostu trwają. W czym trwają? Trwają w modlitwie, czyli modlą się. To było 10 dni wytężonych modlitw. No i jest tutaj podkreślona bardzo ważna sprawa jedności. Oni trwali jednomyślnie w modlitwach. To były jednomyślne modlitwy. Wiecie, że mówić dzisiaj o jednomyślności w dzisiejszych czasach jest dosyć rzeczą trudną,
bo wiemy, że świat, że Polska, że również Kościół w różnych aspektach, różnych tematów, różnych poglądów, no co tu dużo mówić, jest podzielony. A Biblia wzywa do jednomyślności. Myślę, że też źródłem tych naszych podziałów jest to, że no to, co mówiliśmy dzisiaj na lekcji, zastanawialiśmy się nad jej tytułem i mówiliśmy o naturze człowieka. Tak naprawdę mówiliśmy o stanie człowieka po śmierci, ale gdybyśmy chcieli mówić o naturze człowieka, no to przede wszystkim wiemy, że to jest natura grzeszna. A natura grzeszna ma to do siebie, że człowiek, każdy z nas ma skłonność do tego, żeby być skoncentrowanym na sobie. A jak na sobie, no to raczej mamy skłonność, i to jest wpisane w naszą naturę, do forsowania swoich własnych poglądów i swoich własnych przekonań. I nie za bardzo lubimy, jeżeli ktoś ma inne, i nie zawsze chcemy je szanować. Dlatego nie jest to sprawa prosta. Naznaczeni jesteśmy dodatkowo i nie mieliśmy na to wpływu naszą kulturą, naszym miejscem urodzenia. Ja nieraz mówię naszą polskością. Tu może bym tego nie powiedział, bo nieraz w innych zborach to mówię naszą katolickością. To dalej ma na nas wpływ, chociaż nie zdajemy sobie sprawy. Nieraz może jesteśmy już kilkadziesiąt lat adwentystami, ale jednak pewne rzeczy gdzieś tam nam się w nasze głowa wpisały. Tutaj no akurat to nie jest teren katolicki, jest to teren protestancki tradycyjnie, ale myślę, że protestanci też mają pewne swoje tożsamości i też te pewne elementy kultury protestanckiej też mogą mieć na nas nawet, adwentystów, wpływ i nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawy. To są bardzo, bardzo silne rzeczy, to są często pewne kwestie kulturowe, to są pewne przyzwyczajenia, to są pewne jakieś takie schematy, w które weszliśmy i których jesteśmy gotowi bronić. I jeżeli ktoś się teraz pojawia z innymi schematami myślenia, no to nieraz dochodzi do pewnych kolizji. Wspomniałem tutaj dzisiaj o muzyce, tak mi się skojarzył taki bardzo prosty przykład. Niedawno pewien brat z Ukrainy miał kazanie na temat muzyki i podał taki przykład, że możecie potwierdzić to albo zaprzeczyć, tutaj mówię do sióstr, braci z Ukrainy, że kiedy właśnie dosyć masowo Ukraińcy zaczęli tutaj przybywać do Polski, do naszych zborów, to niektórzy byli zgorszeni tym, co zobaczyli w naszych zborach. A wiecie, czym byli zgorszeni? Że używamy instrumentu, który się nazywa po dawnemu fisharmonia, albo bardziej organy, czyli że mamy muzykę organową. Prawdopodobnie na tym instrumencie też można, nie, odtworzyć dźwięk organów. Dlaczego? No bo się okazuje, że w Ukrainie generalnie jest kultura prawosławna, a prawosławni w ogóle nie używają muzyki w sensie instrumentów. Tam jest tylko muzyka churalna. W protestantyzmie kiedyś Calvin to wymyślił, tak, że wszelkie instrumenty to jest coś złego, to pochodzi od szatana, więc tylko można śpiewać a cappella. I przeciętnemu prawosławnemu tam na Ukrainie, jak usłyszy organy, to mu się to kojarzy z Kościołem katolickim. No i ten brat właśnie opowiadał, że w naszym kościele generalnie, w tym takim głównym nurcie, postanowiono, że takim oficjalnym takim instrumentem będzie klasycznym, najbardziej klasycznym będzie po prostu fortepian czy pianino. Oczywiście są też inne, są młodzieżowe, różne zespoły i tak dalej, ale jakieś tam, powiedzmy, bardziej tradycyjne, starsze pokolenie gorszy się właśnie tymi organami, bo się kojarzy z katolicyzmem. A nam się organy kojarzą dobrze i nawet są wskazane. To jest tylko taki drobny przykład, że jest jakaś sprawa, której mocno tkwimy, no i potem spotykamy się z inną rzeczywistością albo ktoś inny ma inny pogląd na daną sprawę i już jest problem. Więc tak jak powiedziałem, mówić o jednomyślności jest bardzo trudno dzisiaj, ale Biblia mówi na przykładzie tego, co się działo w Dziejach Apostolskich, w pokoju na piętrze, że ta jednomyślność była elementem tych modlitw i że oni trwali w jedności. I dzisiaj też mówimy, że jedności nam bardzo, bardzo potrzeba. Tak samo jak miłości, ale
Oczywiście różnie sobie nieraz tę jedność czy miłość definiujemy. W każdym razie, żeby nie wchodzić tutaj za daleko, chciałbym się przyjrzeć temu sprawozdaniu. Tak jak powiedziałem, ono jest bardzo lakoniczne. Jedno zdanie, trwali jednomyślnie w modlitwie i koniec. Ale mamy taką książkę bardzo podobnie nazywającą się jak nazwa Księgi Biblijnej Dzieje Apostolskie. To jest książka Działalność Apostołów. Już przed chwilą jeden z cytatów Ellen White padł. I polecam wam rozdział czwarty. Właściwie to jest w zasadzie w tym wydaniu ta strona i gdzieś mniej więcej dotąd. Więc przeczytajcie sobie w domach tytuł rozdziału Pięćdziesiątnica. Ja chciałbym się pewnymi cytatami posłużyć. Dlatego, że tutaj siostra White właśnie oddaje tę atmosferę i mówi, co tam się tak naprawdę w tym pokoju na piętrze działo. Ja sobie stworzyłem na podstawie tych myśli pewien taki konspekt składający się z siedmiu punktów. Mi akurat wyszło 7 punktów. I tak sobie myślę, że jeżeli byśmy tego konspektu chcieli się trzymać, to myślę, że to jest taka dobra droga do doświadczenia Pięćdziesiątnicy w czasach końca, doświadczenia wylania Duchu Wieczornego. A więc może pierwszy cytat. Tak zresztą zaczyna się ten rozdział. Kiedy uczniowie wrócili z Góry Oliwnej do Jerozolimy, ludzie spodziewali się ujrzeć na ich twarzach smutek i niepewność, ale ujrzeli radość i triumf. A więc popatrzmy, jaka postawa tych pierwszych uczniów. Kiedyś, nieraz mówiąc o rozstaniu apostołów, uczniów z wstępującym do nieba Jezusem, cytując te słynne słowa aniołów, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Nieraz w różnych kazaniach czy nawet w lekcjach biblijnych podkreślałem, że oni tak patrzyli sobie, jak Pan Jezus Chrystus odchodzi i byli smutni. Chociaż w Piśmie Świętym nie czytamy, że byli smutni. Nie ma takiego słowa, że smutek. Oni po prostu widzieli, jak Jezus odchodzi. I aniołowie im mówią, mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Natomiast tutaj czytamy, że nie. Że oni wracają z Góry Oliwnej i to ludzie, którzy ich obserwowali, spodziewali się, że będą smutni, że będą rozczarowani. Jezus odszedł. Natomiast siostra White podkreśla, że w ich postawie była radość. Była radość. Więc myślę, że to jest bardzo ważny punkt. Kolejne zdanie mówi, że oni nie biadali, dzisiaj może byśmy powiedzieli, nie biadolili z powodu zawiedzionych nadziei. Czyli mamy pierwszy element jedności. Zamiast narzekania, zamiast biadolenia, bo nie wszystko oczywiście na początku rozumieli, mamy radość. Oni byli radośni. Pytanie i drugi punkt naszego konspektu. Na czym ta radość się zasadzała? Czym była spowodowana ta radość uczniów Jezusa Chrystusa? Bo wiecie, radość, słowo występuje w Piśmie Świętym, ale również różnie my możemy tę radość rozumieć. Jest taka świecka radość, jest ta Boża radość. I znowu zacytuję zdanie z tej książki. Ujrzeli zmartwychwstałego Zbawiciela, a słowa Jego pożegnalnej obietnicy ciągle brzmiały w ich uszach. To było źródłem ich radości. Zmartwychwstanie Chrystusa i drugie słowa obietnicy, jakie usłyszeli. Oni doświadczyli zmartwychwstania. W ich życiu to nie była jakaś sucha doktryna. Wiecie, że dzisiaj, po 2000 lat, właściwie mówiliśmy dzisiaj o stanie człowieka po śmierci, ale jeśli chodzi o samą ideę zmartwychwstania, o sam fakt, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, to nie ma podziału w chrześcijaństwie.
Protestanci wierzą wszyscy, że Pan Jezus zmartwychwstał? Każdy katolik też powie, że wierzy w zmartwychwstanie, Pan Jezus zmartwychwstał? No, najważniejsze święta to są przecież święta zmartwychwstania, Wielkiej Nocy. W zasadzie kto jeszcze? Prawosławni? Wszyscy chrześcijanie, świadkowie Jehowy, wszyscy wierzą, że Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał. I wiecie, ta prawda jest obecna, ludzie w to wierzą, ale wydaje mi się, że po tych 2000 lat bardziej się to stało pewną tradycją, dla niektórych może pewnym mitem, natomiast nie przekłada się to na praktyczne życie. A ta prawda o zmartwychwstaniu wciąż jest dzisiaj aktualna. Bo ona mówi tak naprawdę, że Jezus żyje. Jezus żyje i większość chrześcijan teoretycznie o tym wie, ale podstawowe pytanie wynikające z tego faktu, że Pan Jezus żyje, brzmi, a co to oznacza dla mnie? Co to znaczy, że Jezus żyje? Czy Jezus żyje w moim życiu? Bo jako religioznawca, jako teoretyk ja mogę mówić, no tak, było coś takiego jak życie, jak zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ale czy Jezus żyje we mnie? Pamiętacie, apostoł Paweł kiedyś powiedział takie piękne słowa. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I dalej mówi, jak to jego życie w Jezusie Chrystusie wygląda. Co to za życie? I to jest właśnie takie życie, patrz punkt pierwszy, które sprawia, że jesteśmy radośni, a nie smutni. A więc pytanie, które musimy sobie postawić, i to było w pokoju na górze, to czy ja codziennie widzę Jezusa tak, jak go ujrzeli uczniowie 2000 lat temu? Na czym się oni koncentrowali? W co wierzyli? Kolejny punkt. Powiedzieliśmy już właściwie. Na słowach jego pożegnalnej obietnicy. Pan Jezus Chrystus nie tylko zmartwychwstał, ale Pan Jezus złożył obietnicę. Bardzo często stosuję taką metodę, że kiedy czytam coś w Biblii, o czym Biblia mówi, czy o czym Ellen White mówi, to też zastanawiam się, o czym Biblia, czy o czym siostra White nie mówi. Czyli to jest tak zwane czytanie pomiędzy wierszami. Więc kiedy pytamy się, na czym się uczniowie koncentrowali, to może warto powiedzieć, na czym oni się nie koncentrowali, bo wcześniej podaliśmy cytat, który mówi, że oni nie narzekali, że oni nie biadolili z powodu zawiedzionych nadziei. A zatem można powiedzieć tak bardzo ogólnie, pierwsi chrześcijanie, pierwsi uczniowie Jezusa Chrystusa nie koncentrowali się na wszystkim innym, co nie jest związane z obietnicą Jezusa Chrystusa. Po prostu to ich przestało obchodzić, bo wyszli z tego świata. Brak koncentracji na Bożej obietnicy wylania Ducha Świętego, bo to była właśnie ta obietnica, że otrzymacie Ducha Świętego. Brak koncentracji na tej Bożej obietnicy powoduje, że jesteśmy zdekoncentrowani. Czyli skoncentrowani na innych sprawach. No i właśnie te inne sprawy burzą tę jedność między nami. O czym może powiem za chwilę. Drodzy, kolejne pytania, które w związku z tym się nasuwają, to czy ja koncentruję się na obietnicy Ducha Świętego? Czy uważam ją jako dalej ważną w moim życiu? Czy ja każdego dnia modlę się o Ducha Świętego? Wszyscy jesteśmy ludźmi wierzącymi i wiem, że wszyscy się modlimy. Ale ja sam przyznaję, też mam wciąż jeszcze cielesną naturę, i sam przyznaję, że często moje i łapię się na tym. I takie kazanie jak to mi to przypomina, że trzeba inaczej. Że nieraz moje modlitwy są zdominowane tym życiem tu i teraz. Modlę się o zdrowie. To nie jest zła modlitwa. Powinniśmy się modlić o zdrowie. Modlę się o rozwiązanie jakichś problemów, które mam. Czy ma moja rodzina. O różne rzeczy się modlę. Modlę się o pokój na Ukrainie. Ale czy nie łapiemy się czasami na tym, że już dawno nie modliłem się o Ducha Świętego, a przecież to jest ta podstawowa obietnica, którą Jezus Chrystus dał.
Jeżeli oczekujemy na deszcz wieczorny, no to jak on ma przyjść, jeżeli my się o to nie modlimy? A Pan Jezus przecież szanuje naszą wolę. Kolejny punkt i kolejny cytat z tej książki, w drugim akapicie. Posłuszni poleceniu Jezusa czekali w Jerozolimie na spełnienie obietnicy Ojca, wylanie Ducha. Czyli oni nie tylko prosili, oni nie tylko wierzyli, ale oni posłuszni, więc to jest związane z posłuszeństwem, to jest element posłuszeństwa, czekali na spełnienie się tej obietnicy. I nasze zadanie, drodzy, dzisiaj jest takie samo. Czekać. Często się mówi, że adwentyści to są ludzie, którzy czekają. Słowo adwent oznacza przyjście. Przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Czekamy na przyjście Jezusa. A więc my dzisiaj też czekamy, tyle że nie w Jerozolimie. Dzisiaj akurat tutaj czekamy w Wiśle. Tak? Gdzie czekamy? Czekamy tam, gdzie jesteśmy. Gdziekolwiek jesteśmy, czekamy na przyjście Jezusa Chrystusa, bo przyjście Jezusa Chrystusa przecież będzie powszechne. Jest taki piękny tekst w Wielkim Boju. To już się dzieje wszystko po zakończeniu czasu łaski, kiedy już są naprawdę ostatnie chwile przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa, kiedy na ziemi szaleją plagi, między innymi jest plaga ciemności. To już jest piąta, jeśli dobrze pamiętam, która została wylana na tron bestii, na tron zwierzęcia. Ciemności ogarniają bestie. Ludzie zaczynają rozumieć, również ci niepobożni, że byli oszukiwani. Ich gniew zaczyna się, to 17 rozdział objawienia to pokazuje, manifestować. Następuje rozłam w tej koalicji zwierzę, fałszywy prorok, bestia. Ale generalnie ziemia spowita jest ciemnościami. I w Wielkim Boju jest taki tekst, który mówi o tym, że jedynym miejscem, gdzie była światłość, gdzie panuje światłość, to trochę podobnie jak było w ziemi Goszen i w czasach niewoli egipskiej, plag egipskich. Jedynym miejscem w czasach końca, gdzie Ellen White widziała światłość, to była światłość, która się pojawiła nad każdą modlącą się grupką. Wszędzie jest ciemność, gdzie jest światło? Tam, gdzie się ludzie modlą. Lud Boży się modli. Jest koniec czasu łaski, są plagi. Lud Boży się cały czas modli. Pielęgnuje tego ducha modlitwy. I to jest takie oczekiwanie. Zresztą dalej czytamy, jakiego rodzaju jest to oczekiwanie, ponieważ czytamy, że oni nie czekali bezczynnie. To nie było tak, że nic nie robią, tylko się modlą. Zresztą warto może doczytać do końca tego akapitu, a więc nie czekali bezczynnie. W sprawozdaniu czytamy, że byli zawsze w świątyni chwaląc Boga. Spotykali się tak, żeby zanosić swoje prośby do Ojca w imieniu Jezusa. Wiedzieli, że mają reprezentanta w niebie, obrońcę na tronie Ojca. Z głęboką czcią skłaniali się w modlitwie, powtarzając zapewnienie: o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dawam. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. I dalej, wyżej i wyżej wznosili ramię wiary, powołując się na potężny argument. Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. A więc popatrzcie, my tutaj w zasadzie w tym fragmencie mamy praktyczną realizację podstawowych praw, w które wierzymy. Że Pan Jezus jest pośrednikiem, że Pan Jezus jest naszym reprezentantem w niebie, że Pan Jezus jest obrońcą na tronie Ojca i widzimy, i to byłby kolejny punkt, taką determinację w sięganiu wyżej i wyżej ramienia wiary. Czyli to są ludzie, którzy się wciąż rozwijają. To są ludzie, którzy pogłębiają swoją wiarę. To są ludzie, którzy idą cały czas do przodu. To nie są ludzie, którzy mówią: ja już wszystko, co mam, to mam i już niczego więcej nie potrzebuję.
To jest ustawiczny rozwój w duchowym życiu. Zadajmy sobie pytanie, co tej wierze towarzyszy? Kolejny cytat z tej książki. Korzyli swoje serca w prawdziwej skrusze i wyznawali swoją niewiarę. Ganili sami siebie za to, że błędnie rozumieli Zbawiciela. Bo już, pamiętacie, to już jest po tym objawieniu się Jezusa oczywiście na drodze do Emaus. Oni, coś się tam otworzyło, coś klapło, jak się to mówi kolokwialnie. Zrozumieli, pojęli, ale pojawiły się pewnego rodzaju wyrzuty sumienia. No jak myśmy mogli tego wcześniej nie rozumieć? Jak mogliśmy być tak zaślepieni? Myślę, że to jest bardzo ważny kolejny element budowania jedności i przygotowania się na zarówno wylanie Ducha Świętego i powrót Jezusa Chrystusa. I znowu w tych myślach, w tych zdaniach ukryta jest jednocześnie myśl, czego oni nie robili. Więc może czego nie robili? Odwrotność do tego, co przeczytałem. No nie robili tego, co tę jedność bardzo często burzy. Czyli nie wnikali w czyjeś serca, nie pielęgnowali takiego ducha osądzania. My jesteśmy lepsi, więc musimy napominać tych gorszych. W niewłaściwym oczywiście duchu, bo wiemy, że biblijne napominanie jest rzeczą skazaną. Oni nie sprawdzali czyjejś skruchy. Oni nie mierzyli stopnia nawrócenia czy stopnia doskonałości innych. Nie osądzali, nie ganili. Czytamy, że oni ganili, ale kogo? Samych siebie. Znowu można było zadać pytanie, czy ganisz samego siebie? Czy nie mam skłonności do tego, żeby bardziej krytykować innych niż samego siebie? No, są tacy ludzie, którzy w ogóle siebie nie krytykują, bo uważają, że są tacy dobrzy. I w praktyce to bardzo często wychodzi, zwłaszcza kiedy są jakieś zwaśnione strony, nie? Jest jakiś konflikt, czy w zborze, czy w rodzinie. No to no podobnie jak Adam i Ewa w raju, taka przepychanka. To ty to zrobiłeś, to ty to zrobiłaś. No raczej się nie zdarza, żeby ktoś powiedział, no to moja wina. No jak tak jest, no to wtedy nie ma w ogóle sporu, nie ma w ogóle kłótni. Czytamy, że oni ganili sami siebie, również z powodu niewłaściwego zrozumienia chrystusowych prawd. Czyli to nie jest postawa, ja wszystko wiem. Ja jestem nauczycielem w Izraelu. Ja mam opanowane wszystkie podstawowe doktryny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i rozumiem je doskonale. Jeżeli ktoś ma nieco inne zrozumienie, to już właśnie mamy spór. Nawet po pięćdziesiątnicy, zauważcie, to już jest po pięćdziesiątnicy, czyli po wylaniu, po tym wczesnym deszczu, po wylaniu Ducha Świętego, apostoł Paweł, no chciałbym być tak jak apostoł Paweł, to jest moja taka ulubiona postać w Biblii, bardzo lubię apostoła Pawła. I ten apostoł Paweł mówi już po wylaniu Ducha Świętego, że nadal widzimy jak w zwierciadle, że nadal widzimy jak w zagadce. Więc to nie jest człowiek pewny siebie. On oczywiście są takie momenty, kiedy zdecydowanie wyraża swoją wiarę, swoją pewność. Nawet mówi w pewnym momencie do Galacjan, wy jesteście nierozumni, bo odeszliście od Ewangelii, nie ma innej Ewangelii. Ale kiedy dotyka pewnych takich rzeczy, które nie są jasno, klarownie objawione, chociażby dotyczących tego, jak to będzie tak naprawdę wyglądało to Królestwo Boże po powtórnym przyjściu Chrystusa, to mówi, no, mój obraz jako człowieka grzesznego, żyjącego wciąż w tym ciele, żyjącego tu i teraz, jest jeszcze niewyrazisty. Widzę, coś wiem, dzisiaj się tak mówi, gdzieś tam dzwonią, tylko nie wiem, w którym kościele. Widzę jak w zwierciadle. Widzę nadal jak w zagadce. Ja myślę, że ta pokora przy studiowaniu Pisma Świętego, przy dzieleniu się Ewangelią, przy nawet taka pokora, której nikt nie widzi, kiedy jestem sam na sam z Bogiem, jest bardzo istotna. Panie Boże, nadal jestem tutaj wciąż na tej ziemi. Nadal mój umysł jest ograniczony. Ja nie muszę wszystkiego wiedzieć. Pokaż mi to, co w tym momencie jest dla mnie potrzebne, ale to wcale nie jest powiedziane, że ja już zjadłem wszystkie rozumy.
Dlatego, drodzy, czy my dzisiaj nie burzymy tej jedności przez tak zwaną dumę konfesyjną, nasze czy moje w tym momencie zrozumienie prawdy i nieraz w takich detalach potrafimy się o różne spory, o różne kwestie spierać. Tak było też w pierwszym chrześcijaństwie i dlatego apostoł Paweł mówi, nie prowadźcie sporów o zakon. W pewnym momencie nawet apostoł Paweł mówi, niech każdy pozostaje przy swoim zdaniu. Drodzy, czy nie za bardzo nieraz ufamy, nawet jeśli już nie kościelnej, to takiej swojej, własnej teologii? Wiecie chyba, o czym mówię, że jest wielu ludzi, nawet w naszym kościele, którzy mają swoją własną teologię. Wcale niekoniecznie ta teologia się spina z oficjalną nauką Kościoła, ale wtedy tacy ludzie mówią, no przecież nie Kościół jest najważniejszy, tylko najważniejszy jest Bóg i ja mam takie zrozumienie. No i znowu pojawiają się problemy. Drodzy, popatrzmy, jak pokorni, jak mali w tym względzie byli wielcy dla nas apostołowie, uczniowie, którzy przez 3 lata fizycznie chodzili z Jezusem, słyszeli Jezusa, dotykali Jezusa. I oni właśnie tam w pokoju na górze wykazują takiego ducha pokory, a nie my jesteśmy uczniami Jezusa. No i punkt 7, kolejny. Uczniowie z największą gorliwością modlili się o gotowość na spotkanie z ludźmi i umiejętność wypowiadania w codziennych rozmowach z nimi takich słów, które będą prowadzić grzeszników do Chrystusa. Czyli Panie Boże, daj mi mądrość. Panie Boże, każdy człowiek jest inny. Spraw, żebym ja z tymi ludźmi spotkał się na ich poziomie. Tutaj jest mowa o takiej podstawowej metodzie ewangelizacji, chociaż od razu powiem, ja bardzo nie lubię tego słowa metoda ewangelizacji, bo okazuje się, że jeśli chodzi o metody ewangelizacji, to też się potrafimy o to kłócić i też się potrafimy spierać. Już nieraz słyszałem takie opcje, takie poglądy, że ta metoda jest najlepsza albo ta metoda jest najlepsza, a czasami praktycznie to wygląda, moja metoda jest najlepsza. Nie lubię tego słowa metoda, dlatego, bo dzisiaj brak jedności manifestuje się między innymi tym, że nawet w ewangelizowaniu nieraz mamy spory, czy nawet jakąś rywalizację, która była też przed Pięćdziesiątnicą między uczniami, może nawet jakiejś zazdrości. My tutaj czytamy o umiejętności codziennej rozmowy z ludźmi i czytamy o tym, że uczniowie Pana Jezusa o to się właśnie modlili. Panie Boże, spraw, abym był gotowy. Nieraz mi się podoba, kiedy nieraz bracia czy siostry opowiadają, że modlili się, modlą się takimi słowami rano na przykład. Panie Boże, postaw w dzisiejszym dniu na mojej drodze jakiegoś człowieka, któremu będę mógł opowiadać Ewangelię. To jest piękna modlitwa, to jest piękne życzenia, bo to jest tak naprawdę jak gdyby oddanie tego człowieka, z którym jeszcze go nie znam, ale którego Pan Bóg postawi na mojej drodze życia, oddaniu go w ręce Boga. Bo przecież wiecie, że tak naprawdę dzieło misji, dzieło ewangelizacji to nie jest moje dzieło, to nie jest nasze dzieło. To jest dzieło Jezusa Chrystusa. Jesteśmy narzędziami. A więc to jest też bardzo ważna modlitwa, umiejętność codziennej rozmowy z ludźmi. Czego uczniowie w tym kontekście postanowili nie robić? Co jest burzeniem jedności? No właśnie czytamy tutaj w tym cytacie, odrzucali wszystko, co ich różniło, wszelkie pragnienie dominacji. Czyli to nie jest tak, że nie było rzeczy, które by ich różniły. Tam były różnice między nimi. Ale skoro były te różnice i oni wiedzieli, że to ich różniło, odrzucali to. No i myślę, że dla mnie to jest bardzo ważna myśl. Wszelkie pragnienie dominacji, bo tak naprawdę nie zawsze sobie zdajemy sprawę z tego, że za tymi sporami tak naprawdę, za tymi problemami, tak często jest też między małżonkami w małżeństwie, tkwi tak naprawdę dążenie do dominacji. Nieraz nam się wydaje, przysłuchujemy się różnym sporom teologicznym czy nieteologicznym i nieraz sobie zastanawiamy się, kto ma rację, ten czy ten,
ale tam nie chodzi o żadne teologię, tam nie chodzi o żaden konkretny problem. Tak naprawdę w tym sporze chodzi o to, kto zwycięży. Kto zdominuje drugą osobę. Pragnienie dominacji. Popatrzcie, jak to się potem wszystko, te 7 punktów wypełniło w czasie opisanym przez Dzieje Apostolskie, listy, szczególnie apostoła Pawła. Naprawdę, czytamy w Biblii, tam nie jest obraz idealistyczny. Czytamy, że było naprawdę wiele powodów w pierwszym chrześcijaństwie do dzielenia się i koncentrowania się na różnych liniach podziałów. Nawet jeżeli popatrzymy na to pierwsze chrześcijaństwo jako Żydów, jeszcze nie poszła tak całkiem Ewangelia do pogan, wiecie, że pierwsi chrześcijanie to byli Żydzi, no przecież dobrze wiecie, że tam byli i faryzeusze, i saduceusze, i zeloci, i nazarejczycy, ebionici, kumrańczycy, a potem dołączają poganie. I to też nie jest tak, że przychodzą poganie i oni są jednolici, bo byli różni poganie. Poganie, którzy pochodzili z różnych szkół filozoficznych, którzy popierali takiego albo innego filozofia. Wśród tych pogan byli Grecy, wśród tych pogan byli Rzymianie, wśród tych pogan były ludy Azji Mniejszej. I to wszystko przychodzi do chrześcijaństwa. Mnóstwo linii podziałów. I to, wiecie, bardzo poważne podziały, no bo jeżeli my widzimy w jednym kościele ludzi, tak jak faryzeusze, którzy wierzą w zmartwychwstanie, i ludzi takich jak saduceuszy, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, wiecie, jak ja patrzę na te historie, na te podziały, które były w tamtym czasie, to z tej perspektywy uważam, że nasz Kościół jest bardzo jednolity, jednomyślny. No bo wyobrażacie sobie coś takiego, żeby w zborze uchował się jakiś człowiek, który nie wierzy w zmartwychwstanie? A tam to było. Byli jedni w tym kościele. Albo tak jak Jan Chrzciciel, to takie mam osobne kazanie, który w pewnym momencie wątpi, czy Jezus jest Mesjaszem. Wyobrażacie sobie kogoś w zborze, który mówi, wiecie, no nie jestem tak pewny, czy Jezus jest Mesjaszem. No to przecież bez tego nie ma chrześcijaństwa. Więc, drodzy, chrześcijaństwo było bardzo podzielone, a jakoś, zobaczcie, apostołowie po wylaniu Ducha Świętego niewiele o tym piszą, niewiele się na tym koncentrują. Był problem, bo był, no to zwołano sobór w Jerozolimie i uchwalono 4 rzeczy, które dzisiaj dla nas nie stanowią żadnego problemu, myślę. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. I koniec. Kończy się wszystko słowami: bywajcie zdrowi. Czy nie było problemu w zborach po wylaniu Ducha Świętego? No czytamy chociażby słynny list do Koryntian. No były problemy. Mamy tego wiele śladów w listach. I drodzy, jak postępują przywódcy? Jak postępują apostołowie? Czytajcie. Zawsze kierują uwagę Kościoła na te podstawowe punkty, które wymieniliśmy w komentarzu siostry White z działalności apostołów. A wiele sporów o zakon, co jeść, czego nie jeść, czy się obrzezywać, czy się nie obrzezywać, obchodzić pewne święta, czy nie obchodzić, wydawać swoje panny za mąż, czy też nie, żenić się, czy nie, kwitują, szczególnie apostoł Paweł słowami: pozostańcie przy swoim zdaniu. Albo niech jeden drugim nie pogardza. Albo to, co mówię do was, jest zaleceniem, a nie rozkazem. Popatrzcie, jaka mądrość. Popatrzcie, jakie prowadzenie Boże. Co więc w takim razie, drodzy, jest prawdziwą jednością, a co nią nie jest? Kilka lat temu w lekcji szkoły sobotniej był taki cytat. Mówiliśmy o jedności. I tam był taki cytat, który mi się bardzo spodobał. Jedność nie jest jednakowością. Myślę, że to jest nieraz dla nas problemem, że my oczekujemy, że jedność polega na jednakowości. Czyli wiecie, jednakowo będziemy się odżywiać, jednakowo będziemy się ubierać, tak? Jednakowo będziemy nawet jakieś, nie wiem, jednakowe będziemy nawet programy telewizyjne, jeśli w ogóle można oglądać telewizję, oglądać, czyli na przykład decyduje Kościół, że wszyscy adwentyści z Wiadomości oglądają tylko Wiadomości o 19:00.
Albo tylko fakt, nie, fakty są o 19. Fakty o 19. Albo decydujemy, wszyscy mają oglądać wiadomości o 19.30. Albo Polsat. No nie, no wyobrażacie sobie takie życie? Czy wszyscy mamy mieć jednakową interpretację, nie wiem, 144 tysięcy? Są, wiecie, są pewne rzeczy, o których my teraz dyskutujemy, które w ogóle nie mieszczą się w zasadach wiary, a robimy z tego problem. A więc, drodzy, co dzisiaj jest takim kanonem w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, poza który nie możemy wyjść? Nie mam tutaj dzisiaj tego źródła przy sobie, ale wszyscy je znacie. To jest prawo zborowe i w tym prawie zborowym takie miejsce, gdzie są wymienione zasady wiary, które co 5 lat zresztą są jak gdyby weryfikowane na generalnej konferencji. I wiecie, to jest 28 zasad wiary, z tego 13 jest punktów przy wyznaniu, przy chrzcie, nawet mamy skróconą wersję 3 punktów, ale tam w tym 3 punkcie jest powiedziane, że uznaje wszystkie podstawowe zasady wiary Kościoła i to jest właśnie tych 28. I to jest to, nad czym generalnie nie dyskutujemy. No, jak dyskutujemy, to po to, żeby jeszcze bardziej pogłębić, jeszcze bardziej w to wierzyć. Ale tu nie ma żadnych dyskusji. Tu ja zawsze mówię. W ogóle szkoda czasu dla pastora, szkoda czasu dla rady zboru. Jeżeli my będziemy, Adwentystę Dnia Siódmego, który 40 lat w zborze jest, będziemy przekonywać, nie wiem, do nauki o świątyni. Dobra, no masz wątpliwości, coś się stało, no to dyskutujmy. Ale jeżeli to już przekracza pewne granice i ten ktoś no, burzy tę jedność, to na gruncie zasad wiary, oczywiście tych podstawowych, tutaj, przepraszam, że tak powiem, nie ma zmiłuj się, tak? Szkoda czasu na to. Prawo zborowe jest i to są te podstawowe zasady wiary. Ale drodzy, wszystko, co jest poza tym, ja tak dla swojego własnego użytku mówię, taka pewna przenośnia, że tak jak mamy 28 zasad wiary, gdzie nie ma dyskusji, to myślę, że jest 28 tysięcy różnych innych rzeczy, które są poza tymi zasadami wiary. Poglądy dotyczące polityki, kultury, jakichś tam różnych interpretacji, jakichś pojedynczych tekstów, diety i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy, które my możemy się różnić. I nie powinniśmy z tego powodu robić jakichś problemów. Czyli to jest ta tak zwana jedność w różnorodności. Ja jestem dumny z tego i mi się bardzo podoba Kościół Adwentystów Dnia Siódmego właśnie z powodu swojej różnorodności. Że gdziekolwiek pojadę, w jakikolwiek to byłby zakątek świata, gdzie są potężne różnice kulturowe dotyczące ubioru, kultury, podejścia do różnych kwestii, sposobu modlenia się, muzyki, różne rzeczy, ja tam znajduję zawsze swoich braci i swoje siostry w Jezusie Chrystusie, którzy wierzą, że Jezus Chrystus jest ich Zbawicielem, oczekują powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa i święcą 7 dzień sobotę. Zawsze. Ale pewne rzeczy, nawet mogę powiedzieć, mi się nie podobają. Na pewne rzeczy jestem niegotowy, ale wiem, że gdyby oni do nas przyjechali, no chociażby tak jak z tymi organami, to też pewne rzeczy im się mogą nie spodobać, ale ponieważ mamy właśnie tego Ducha Bożego, ponieważ mamy te zasady, o których tutaj studiujemy, nie robimy z tego problemu, bo jak będziemy robić problem, no to wtedy się naprawdę problemy rozpoczną. A więc, drodzy, to są te słowa, wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg. To są te słowa, jedno ciało, wiele członków, różnych darów. Przecież nie mamy tych samych darów. Każdy ma różne dary, ale wszystko prowadzi do jednego. Różne kultury, różne rodzaje duchowości. Podsumujmy więc. Pokój na górze i 7 punktów. Takich 7 jak gdyby zasad, które no wyciągnąłem z tego pierwszego rozdziału, ale możecie sami czytać, może jeszcze coś ciekawego znajdziecie. Ale u mnie to jest 7 takich zasad. Radość zamiast narzekania, bo przecież Pan Jezus Chrystus przychodzi. Radość oparta na doświadczeniu zmartwychwstałego, czyli żyje we mnie Jezus Chrystus, a ja mogę żyć Chrystusem. Mam relację z Jezusem Chrystusem, który mnie słyszy, który mnie widzi, który mi daje swojego Ducha Świętego na co dzień.
Trzecie, koncentracja na Bożej obietnicy wylania Ducha Świętego i powrotu Jezusa Chrystusa. Oczekiwanie, ale takie czynne, a nie bierne oczekiwania. To taki przykład, którego może nie wymieniłem. Pamiętacie, oni są tam w tym pokoju, jest pierwsze chrześcijaństwo i zobaczcie, jest potrzeba wybrania kolejnego apostoła, uzupełnienia za Judasza. I Piotr podejmuje inicjatywę. No nie? I tam wybierają tego Macieja. Też możemy dyskutować, dobrze, niedobrze, ale chodzi o sam fakt, że to nie jest czekanie z biernymi, takie bierne oczekiwanie. Jest potrzeba, trzeba kogoś wybrać, działamy. Piotr wychodzi z inicjatywą. A więc czynne oczekiwanie, które w naszym przypadku w takich dwóch elementach, z dwóch elementów się składa. Konkretne, praktyczne chrześcijańskie życie, które jest świadectwem dla innych, no i to, co nazywamy misją i ewangelizacją, czyli dzielenie się z innymi ludźmi Jezusem Chrystusem. Piąty punkt to jest wzrastanie w wierze, rośniemy, nie zatrzymujemy się w miejscu. Szósty, pokora i ganienie siebie. Duże oczekiwania w stosunku do siebie, ale niekoniecznie takie same oczekiwania do innych. To trzeba zostawić Bogu, a nie odwrotnie. No i siódmy punkt, modlitwa. Modlitwa o to, aby Pan uczynił mnie gotowym na spotkanie z innymi ludźmi, aby oni też spotkali się z Jezusem Chrystusem. Drodzy, czy zgodzicie się z takim programem? Czy możecie uznać, że to jest Boży program? Że to jest program Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego? Oczekuję oczywiście pozytywnej odpowiedzi, ale tak jak powiedziałem, to są myśli, które wziąłem z czwartego rozdziału Księgi Działalność Apostołów i ja się z nimi utożsamiam. Czytajcie w całości, werset po wersecie, ten rozdział. Jeśli tego będziemy się trzymać, to wierzę, że doświadczymy tego, co wydarzyło się 10 dni później. Doświadczymy obietnicy Ducha Świętego. Doświadczymy Jego obecności w moim życiu. I im nas będzie więcej, to tym więcej będziemy widzieć zmian wokół siebie, w zborze, w kościele, w społeczeństwie, w tym świecie. To jest, drodzy, Boża obietnica, pamiętajmy. A to, co Bóg obiecał, to spełnia. To jest Boża gwarancja. Duch Święty ogarnie wszystkich. I Ewangelia na świadectwo wszystkim narodom będzie głoszona. I wtedy nadejdzie koniec. To jest, drodzy, pewne. Trzymajmy się tego, drodzy, i idźmy do przodu. Amen.